Witam was serdecznie, kochani widzowie, w dzisiejszym programie. Jestem Zefir, zajmuję się tarotem, jak również channelingiem anielskim, czyli przekazami od świata aniołów, ale Zefir przede wszystkim zajmuje się oczyszczaniem biofotonowym, zdejmowaniem klątw, uroków, złorzeczeń, moi drodzy, czyli to, co wam nie służy. Odcinamy się od tego, to, co nam nie służy, odcinamy się od wszelkich rzeczy, które nam nie służą, bo wtedy możemy mieć fajne życie, bo jeżeli trzymamy się kurczowo rzeczy, które nam nie służą, to gdzieś w pewnym momencie życia się budzimy i myślimy sobie, ojej, coś jest nie tak, trzeba się odciąć. Moi drodzy, więc warto jest przyjrzeć się swojej energii, warto jest się przyjrzeć, co jest takiego nie tak, gdzie tutaj w energetyce, co nie gra, tak żeby grało, tak żeby było lepiej. 708-577-220, jeśli macie pytanie do kart, z miłą chęcią wam odpowiem, bądź jeśli chcecie mnie poprosić o oczyszczenie, również was oczyszczę. SMS-y piszemy o treści EZO.imię, data urodzenia, treść pytania 73-212, bądź EZO.imię, data urodzenia, prośba o oczyszczenie 73-212. SMS pomoc. W SMS-ie pomoc możecie prosić i o diagnozę oraz oczyszczenie, czyli robię tutaj, mam taką tablicę, sprawdzam, czy są jakieś energie demoniczne, klątw, uroki, wampiry energetyczne, złokop, pech, złożyczenia przy tobie i wtedy sprawdzam to, jak jest przed oczyszczeniem, jak jest po oczyszczeniu i jak nam poszło, czyli pełna diagnostyka plus oczyszczenie, więc pomoc.imię, data urodzenia, diagnoza plus oczyszczenie na 925-94 lub jeżeli chcecie szybko mi zadać pytanie na zasadzie takiej, że macie pytanie, które jest dla was bardzo ważne w waszym sercu i gdzieś nie możecie spać, gdzieś cały czas się rozmyślacie, czy jak ta relacja pójdzie, czy ona się uda, czy się nie uda, czy jak w pracy, tak, czy będzie lepiej, czy jakieś perspektywy, czy będzie tak, jak jest, czy może jakieś inne dylematy macie, zapraszam was do zadawania pytań. Pomoc.imię, data urodzenia, treść pytania 92594. I jeśli chcecie, że tak powiem, jeżeli jesteście za granicą, a chcecie zadzwonić tutaj również, to jest 22 115 16 22 292 3202. Moi drodzy, więc tak, mamy miesiąc luty. Wczoraj były walentynki, święto szalone, dzisiaj dzień singla. Wszystko jest pomieszanie z pomplątaniem, moi drodzy, więc jak to się mówi, bo tak naprawdę trzeba miłość cały czas, cały rok wyznawać w sercu, do siebie, przede wszystkim później do innych, a nie tylko raz w roku, bo wiecie, moi drodzy, bo często jest tak, że ludzie myślą, że o, to święto zakochanych, to tylko wtedy ja drugiej osobie, z którą jestem, pokażę, że ją kocham i to wszystko. No tak to nie działa i tak to nigdy nie będzie działało. I wszyscy dobrze o tym wiemy, ale przede wszystkim żeby ta miłość zawitała w waszym życiu, bo być może wczoraj samotne panie były smutne i samotni panowie i smutni i nikt nie wiedział, o co chodzi, tak wszystko robię, a nie mam tej relacji. Chodzi o to, moi drodzy, że często jest tak, że jak kochamy siebie, to ta miłość w końcu przyjdzie. O. Ale już mam SMS-y, pomoc Oliwier 2709-2002, prośba o diagnozę i oczyszczenie. Dobrze, już zobaczę. O. 27 września 2002. Zobaczymy, co jest energetyką i co tam w trawie piszczy. Dobra. A wy, moi drodzy, jeśli też chcecie diagnozę i oczyszczenie, to teraz jest warto pisać, bo dobrze wiecie, że jak ja się pojawiam, to jest takie zatrzęsienie, że jest strasznie dużo tych diagnoz i oczyszczeń. Oczywiście ja w miarę staram się ze wszystkim wyrobić, więc moi drodzy, teraz jest początek programu, więc warto jest sobie zarezerwować i siedzieć na kanapie i czekać na swoją kolej, tak? Czyli wysłać SMS-a, pomoc.imię, data urodzenia, diagnoza i oczyszczenie 92594 i czekać, aż będzie ta kolej, bo dobrze wiecie, że jak tutaj jest i diagnoza i oczyszczenie, to bardzo dużo osób chce tego. I w sumie się nie dziwię. Zobaczymy, co jest Oliwier, 27 września 2002. Ojej. Ojej, ojej, trochę się tu dzieje,
Widzę, że tutaj jest aspekt uziemienia bardzo słabo Oliwiera. Co to znaczy? To znaczy, że może się, nie wiem, albo źle czuć, albo mieć jakieś stany takie, że wszystko w życiu go rani, tak? Że takie poczucie wewnętrzne zranienia. Na poziomie czakry serca jest bardzo duża blokada. Bardzo duża. Jest jakieś takie też... bardzo takie duże zamykanie się w sobie, bo gdzieś świat doświadczy, bo gdzieś w przeszłości było coś nieciekawego, bo gdzie był, gdzieś zaburzony był grunt, zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Pierwsza czakra, trzecia, czwarta, piąta i ósma, te czakry są bardzo słabe. One są wręcz, bym powiedział, wołają o pomoc, tak bym to określił. Dlatego już będziemy tutaj sprawdzali, ile jest mroku na pierwszej czakrze. Oliwier, 27 września 2002. Ile jest mroku na pierwszej czakrze? 83% mroku jest na pierwszej czakrze. Co to jest ten mrok? To nie jest diabeł, to nie są jakieś szatany, ten mrok. Mrok to jest, że czakra jest zamroczona, czyli zasłonięta emocjami z przeszłości, zasłonięta wydarzeniami z przeszłości, zasłonięta, zamroczona, czyli zasłonięta, tak? Nie może pracować w pełni. I tu o to chodzi, moi drodzy. Dobra, ile jest tam światła, Oliwier, 27 września 2002, ile tam jest światła? Światła tam 15%. Na trzeciej czakrze zobaczymy, ile tam jest, na ile ona jest osłabiona, ile jest tam mroku. 67%. Ile tam jest światła? Już zobaczymy, Oliwier. Ile tam światła? Oliwier, światła jest tam 17%. Na czwartej czakrze, czyli ile jest mroku tutaj? Tutaj będzie równo 80%. On gdzieś mógł się zamknąć wewnętrznie i energetycznie się zamknąć tutaj. No, ile tam światła jest u niego? Światła jest 12%. Na piątej czakrze zobaczymy, ile jest energii, ile jest mroku, na ile jest zamroczenia. Na ile ta czakra jest zamroczona? 75%. Ile tam jest światła? 13%. I na ósmej czakrze zobaczymy, ile jest mroku, Oliwiera. 72%. Ile jest światła? 16%. Czy są u Oliwiera 27.09.2002 jakieś energie demoniczne? Nie ma klątwy, na razie nie widać, uroku nie ma, wampiry nie ma, zwłoko. Nie w tym oczyszczeniu pech, nie w tym oczyszczeniu złożyczenia. Gdzieś złożyczenia są na poziomie 60%. Dobra. Więc wyobrażamy sobie, że wszystko, co negatywne, przez stopy schodzi do ziemi. Ja zaczynam oczyszczać Oliwiera. 27.09.2002. Tu i teraz oczyszczam Oliwiera urodzonego 27.09.2002 z całej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłączeń do istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod Oliwiera podłączyć, przez co Oliwier nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, pokoju oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Oliwiera urodzonego 27.09.2002. Stałe negatywne energii, z wszelkich energii demonicznych, klątw, uroków, wampirów energetycznych, skutków działań złego oka,
pecha i złorzeczeń. To i teraz oczyszczam Oliwiera Rocznego 27.09.2002 i uwalniam jego duszę wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez kontrakty i umowy, które to więzi upętały, wiązały jego duszę. To i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe. A dusza jest wyzwana spod tych więzów i wpływów. To i teraz oczyszczam Oliwiera urodzonego 27.09.2002 i uwalniam jego duszę wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe. A dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Oliwiera urodzonego 27.09.2002. Uwalniam jego duszę wszelkich spętań związanych spowodowanych poprzez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe, a ta dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały mrok na poziomie pierwszej czakry Oliwiera 27.09.2002 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie trzeciej czakrzy Oliwiera 27.09.2002 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie czwartej czakrzy Oliwiera 27.09.2002 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie piątej czakry Oliwiera 27.09.2002 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie ósmej czakry Oliwiera 27.09.2002 odprowadzam do wnętrza ziemi. Ściągę. Dużo rzeczy schodzi, bardzo. Dużo schodzi z przeszłości, bo rzeczy bardzo, takich ciężkich, trudnych. Bo tu się działo. Teraz należy sobie wyobrazić, że Oliwier, serca kosmosu w twoim kierunku płynie jasny strumień światła, wnika przez czubek głowy, wypełnia twoje ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe. Wypełniasz się obficie przepięknym, jasnym światłem. Tu i teraz wypełniam Oliwiera urodzonego 27.09.2002 miłością i mocą, odwagą i siłą, zdrowiem i harmonią, bezpieczeństwem i spokojem, radością i obfitością, jak również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii. Oliwiera 27.09.2002 w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym i we wszystkich powłokach cielesnych oraz tu i teraz doprowadzę do idealnej harmonii cały system czakr. Oliwiera urodzonego 27.09.2002, tak by energia mogła swobodnie przez niego przepływać i by Oliwier otrzymał wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz energetycznie wypełniam światłem do maksimum pierwszą czakrę Oliwiera 27.09.2002. Tu i teraz danego cyfrą światłem do maksimum trzecią czakrę Oliwiera 27.09.2002.
Tu i teraz Danko Cewoj, pomimo światłem to maksimum, czwartą czakrą Oliwiera 2709-2002. Tu i teraz Danko Cewoj, pomimo światłem to maksimum, piątą czakrę Oliwiera 2709-2002. Tu i teraz do rynku cyfrów niesiąt to maksimum 8 czakrę Oliwiera 2709-2002. Tutaj było bardzo mocne oczyszczenie. Bardzo dużo dusza chłonęła światła, ukierunkowanego właśnie w momencie wzmacniania Oliwiera. Bardzo silnie czakry, bardzo ładnie energię światła chłonęły. Tak jakby, nie wiem, pierwszy raz miały styczność ze światłem, do którego każdy z nas powinien być podłączony, tak? Czyli do nieba, światło z nieba, które do nas wpływa, we mnie wpływa, w ciebie, w każdego z nas. I często jest tak, że jak te czakry są zaburzone, to to światło nie może na maksa wpłynąć, tak żeby wyregulować wszystkie procesy wewnętrzne, energetyczne, żeby było wszystko ok. I muszę powiedzieć, że u Oliwiera to bardzo te czakry chłonęły, wręcz powiedział, to było niesamowite to, co się tutaj działo, bo rzeczywiście gdzieś dawno jakby te czakry nie doświadczały energii światła takiego wewnętrznego, które spływało, tak? No to tutaj się podziało się tutaj trochę. Dobrze, teraz sprawdzimy, czy na pierwszej czakrze jest jakiś mrok u Oliwiera po moim oczyszczeniu. Nie ma, ile jest światła? 78% idzie do góry, było 15. Teraz czy na trzeciej czakrze jest jakiś mrok? Już zobaczymy. Nie ma, ile jest światła? 82% idzie do góry, było 17. Na czwartej czakrze jest jakiś mrok? Nie ma, ile jest światła u Oliwiera po oczyszczeniu? 85% idzie do góry, było 12. Czy na piątej czakrze jest jakiś mrok u Oliwiera? Już sprawdzamy. Nie ma, ile jest światła? 80% idzie do góry, było 13. To światło sobie się reguluje, ono rośnie procentowo i to jest ok. Rośnie do tej pory, do której ma urosnąć. I to też trzeba zaufać wyższej inteligencji, która nad nami czuwa. Dobrze, czy na ósmej czakrze jest jakiś mrok po moim oczyszczeniu? Nie ma, ile jest światła? 93% idzie do góry, było 16. I czy są złożyczenia, bo byłaś na poziomie 60%? Nie ma. Super. Amen. Dokonało się. Zamknięte, zrobione, z błogosławieństwem dla tej osoby i dla jej najbliższych tej osobie. Dobrze, już teraz przejdę może do pytania, bo to też jest ciekawe, bo teraz mi przyszło pytanie.
pomoc anonimowo. Pani, 8 października 52, pani zawsze odnajdę pieniądze, które schowałam na ogrodzie. O, zobaczymy, czy pani odnajdzie pieniądze, które schowała na ogrodzie. Czyli tak pani schowała, że ciężko je znaleźć. Czasem tak bywa. Ta pani, 8 październik 52, odnajdzie pieniądze, które schowała w ogrodzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Długo będzie szukana, ale znajdzie pani te pieniądze, które schowała pani na ogrodzie. Ktoś może pani albo pomóc w szukaniu, albo przez przypadek trafić i powiedzieć, że tutaj coś jest. Tak mi się pokazuje. No, bo na razie jest zasłonięte, na razie jest dużo nerwów, stresów, w ogóle myśli, gdzie to, jak to możliwe. Więc proszę się nie martwić, powinna pani znaleźć te pieniądze. No jest sukces, jest zwycięstwo, jest sukces, tylko widzę, że ktoś, albo pani kogoś zaangażuje do pomocy, albo ktoś pani pomoże w szukaniu tych pieniędzy na ogrodzie i się uda. I się uda, no łatwo nie będzie, bo tu nie widzę, że to tak łatwo pani szybciutko to znajdzie, trochę to potrwa, ale w końcu pani znajdzie te pieniądze, które schowała na ogrodzie, bo jest sukces i zwycięstwo. No, więc tak uda się, ale nie lekką ręką i nie tak szybko. Więc proszę tutaj uzbroić się w cierpliwość i też widzę, że jakaś osoba może pani pomagać przy szukaniu tych pieniędzy. Tak wskazały karty. Więc proszę do kogoś zaufanego, być może z bliskich się zgłosić, żeby pani pomógł. Dobrze, pomoc. Grażyna, 15.12.1969. Jestem w nieudanym związku. Czy czeka mnie nowe uczucie? Pani Grażyno, dopiero jak pani załatwi ten nieudany związek, czyli rozstanie się z człowiekiem, z którym jest, czyli będzie pani miała czystą tę kartę i wtedy można iść w relację, bo tak, z jednej relacji wchodząc w drugą, to nie tak to nie działa. No, tak to nie działa, tak świat nie działa, tak relacje nie działają i tak trwałe i dobre relacje nie działają. Ale zobaczymy, czy czeka panią nowe uczucie. Grażyna, 15.11.1969. Jeszcze, o Jezu, jeszcze duży kryzys tutaj będzie w tym związku, w którym pani jest, w tym nieudanym. Jest to nowe uczucie, ale to jest odległe, to nie jest też bardzo szybkie. Jest to nowe uczucie, ale jeszcze to nie będzie takie za tydzień, za dwa. To proszę tutaj spojrzeć prawdzie w oczy i
na kraty należy przyjąć tą rzeczywistość, jaką tu Tarot wskazał, bo będzie pani tkwiła w tej relacji. W depresji, w smutku, ale będzie pani tkwiła w tej trudnej relacji. Ciężko pani będzie w ogóle z tej relacji wyjść. Cokolwiek to znaczy, mi się to pokazuje, że wszelkie próby wyjścia, oddzielenia się, odcięcia spełzną na niczym. Czyli albo pani będzie, nie wiem, ratowała tą osobę, albo jej pomagała, albo cały czas, nie wiem, z litości była z tą osobą. No tak tutaj karty to pokazały. No i te nowe uczucie tutaj jest możliwe. No. Ale tak 2 lata. 2-3 lata. 2-3 lata. No, tak mi się pokazuje te nowe uczucie. O, i teraz mam SMS, pomoc Piotr, 5.12.1997. Prośba o diagnozę oraz oczyszczenie. Za wszystkie poprzednie oczyszczenie jestem panu wdzięczny. Bardzo proszę, dziękuję, że pan wraca. Zobaczymy, co tu jest u Piotra. Zobaczymy, co jest u Piotra, jeśli chodzi o energetykę. A wy, moi drodzy, jeśli też chcecie, tak jak Oliwier, tak jak Piotr, tak jak inne osoby, które korzystają z mojego oczyszczenia, skorzystać, to zapraszam was bardzo serdecznie. Szczególnie, że dzisiaj mamy właśnie taki czas. Już można powiedzieć, że jesteśmy w okresie pełniowym, więc w pełni też oczyszczenia bardzo fajnie działają. Są wzmocnione mocą księżyca, tak? Teraz jest taki okres pełniowy. 3 dni przed pełnią, podczas pełni, 3 dni po pełni, to jest okres pełniowy. To można powiedzieć, to każdy z tych dni można uznać za energię pełni, więc jak jesteśmy w energii pełni, no to tutaj zakasujemy rękawy, oczyszczamy siebie, oczyszczamy bliskich, wzmacniamy siebie, tak? Zobaczymy, co jest u Piotra. 5.12.1997. Poczekajcie. Jeszcze chwila. Piotr, 5 grudzień 1997. Co jest u Piotra na energii? Karty, pokażcie. Piotr, ty się boisz jakiejś drogi, bo tu jest pokazany strach przed jakąś drogą u ciebie. Strach przed tym, żeby gdzieś wyruszyć, tak? Czy to wyruszyć, nie wiem, w nieznane. Może strach przed jakimś ryzykiem, przed podjęciem ryzyka bardzo silne się zaznaczy, bo właśnie wypadło coś takiego. Piotr, 5 grudzień 1997, karty, pokażcie, co jest na Piotra energii. Zaczynamy. Albo ty byłeś świadkiem jakiegoś konfliktu, albo uczestniczyłeś w jakimś konflikcie, co cię bardzo, że tak powiem, energetycznie wycieńczyło. Druga czakra. Czwarta, piąta. Te czakry są bardzo u ciebie osłabione. Jakaś tutaj bardzo silna eksploatacja energetyczna się pokazuje, czyli wycieńczenie energii, wyrzucie energii, wyplucie energii. Jakbyś był już czymś zmęczony, jakbyś już nie miał na coś siły, tak tutaj karty pokazują. Też czuję jakiś konflikt, jest bardzo duży konflikt z kobietą, który jest bardzo ciężko rozwiązać, bo
Po prostu jakby nie da się tego konfliktu rozwiązać, więc tutaj ty jakbyś był uwikłany w jakąś sytuację, która ciągle ciebie dobija, tak się pokazuje. Dobra, zobaczymy, ile masz na drugiej czakrze w tym roku. Piotr, 5 grudzień 1997. Ile na drugiej czakrze mam roku? 68. Ile światła? Już zobaczymy. 19. Zobaczymy, ile jest mroku na czakrze numer 4, 5, 5, 12, 1997. 74%. Ile jest tam światła? 16% światła. Na piątej czakrze. Ile jest mroku? Piotr, 5, 12, 1997. Ile Piotr ma na piątej czakrze mroku? 83. Ile tam światła? 10. Dobra, Piotr, wyobraź sobie, że wszystko, co negatywne, przez stopy schodzi do ziemi, do centrum ziemi, oddajesz Matce Ziemię wszystko, co trudne, ciężkie, bolesne, czego doświadczałeś przez ostatnimi czasy, oddaj to, wyobraź sobie, że to jakby schodzi z twojego ciała przez stopy i do wnętrza ziemi to wszystko idzie. Zaczynamy twoje oczyszczenie. A jeszcze, przepraszam, nie zaczynamy, bo jeszcze sprawdzimy, czy ma energię demoniczną, klątwę, uroki, wampir energetyczny, złoko, pech i zło życzenia. Tu jeszcze tutaj widzicie, ale często jest tak, że właśnie jeśli ktoś ma jakąś energię przy sobie, coś, jakieś tak zwane zło przy sobie, zło nabyte, czyli przez kogoś, nie wiem, ktoś coś, nie wiem, przeklnął, czy coś dla kimś powiedział, to często jest tak, że jak ja oczyszczam, to na przykład czuję, że coś chce mnie zablokować oczyszczanie danej osoby, tylko czy coś, że tak powiem, przeoczyć ją, a tutaj nie przeoczymy. Czy są energie demoniczne przy Piotrze? Nie ma. Klątwy? Uroku nie ma. Wampirów nie ma. Złe oko nie ma. Pech? No. 75% pech, dużo. I zło, czy są zło życzenia? Oczywiście, że są, na 48%. Teraz już, Piotrze, możemy, że tak powiem, zaczynać twój proces oczyszczenia. Czyli tak jak mówiłem, wyobraź sobie, że wszystko, co negatywne, przez stopy schodzi do ziemi. Dobra. Tu i teraz oczyszczam Piotra urodzonego. 5 grudzień 1997 z całej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłączeń istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod Piotra podłączyć, przez co Piotr nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, pokoju, harmonii, zdrowia oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Piotra urodzonego 5 grudzień 1997 i oczyszczam go z wszelkich energii demonicznych, klątw, uroków, wampirów energetycznych, skutków udziału złego oka. Odganiam na trwałe i na stałe, ściągam z niego energię pecha oraz ściągam na trwałe i na stałe z niego zło życzenia. Tu i teraz oczyszczam Piotra urodzonego 5 grudzień 1997 i uwalniam jego duszę wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez kontrakty i umowy,
które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe, a dusza jest zwolniona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997. Uwalniam jego duszę z wszelkich spętań związanych poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe, dusza jest zwolniona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997. Uwalniam jego duszę z wszelkich spętań związanych poprzez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe i na stałe, a dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały rok na poziomie drugiej czakry Piotra, 5 grudzień 1997, odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały rok na poziomie czwartej czakry Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997, odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały rok na poziomie piątej czakry Piotra, 5 grudzień 1997, odprowadzam do wnętrza ziemi. Teraz Piotr, wyobraź sobie, że z serca kosmosu w Twoim kierunku płynie jasny strumień światła i wypełniasz się obficie światłem, Twoje czakry wypełniają się światłem i zaczyna, że tak powiem, wszystko się harmonizować w Twoim życiu i zaczyna się poprawiać. Zaczynamy. To i teraz wypełniam Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997, miłością i mocą, miłością i mocą, miłością i mocą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem, szczęściem i powodzeniem. Jak również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii u Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997, w ciele fizycznym, w ciele emocjonalnym, w ciele mentalnym i w ciele duchowym, jak również tu i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr u Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997, tak by energia mogła swobodnie przez niego przepływać, aby Piotr otrzymał wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz doenergetyzowuję i wypełniam światłem do maksimum drugą czakrę u Piotra, urodzonego 5 grudzień 1997. Tu i teraz doenergetyzuję, wypełniam światłem do maksimum czwartą czakrę u Piotra, 5 grudzień 1997. Tu i teraz doenergetyzuję, wypełniam światłem do maksimum. Czakry po kolei piąta, czwarta i druga, jak również wprowadzam harmonię we wszystkie ośrodki energetyczne, które są zaburzone u Piotra Rudzego, 5 grudzień 1997. Harmonia, spokój i pokój niech zagości w jego życiu. Niech wszystko, co dobre, zacznie go spotykać, a wszystko, co złe, niech będzie przetransformowane z korzyścią dla niego oraz dla otoczenia. Tu i teraz do energetyki wymieniam światłem do maksimum piątą czakrę u Piotra, 5 grudzień 1997. Czwartą, do energetyki wypełnia światłem, oraz drugą. Tutaj trochę tu się podziało, ale będzie dobrze. O, to najważniejsze.
Zobaczymy, czy na drugiej czakrze jest jakiś mrok u Piotra? Nie ma. Ile jest światła? Osiemdziesiąt 88% idzie do góry, było 9. Czy na czwartej czakrze jest jakiś mrok? Już zobaczymy u Piotra. Nie ma. Ile jest światła? Dziewięćdziesiąt 3% idzie do góry, było 16. Czy na piątej czakrze jest jakiś mrok u Piotra? Nie ma. Ile jest światła? Osiemdziesiąt 6% idzie do góry, było 10. Dobrze. Czy jest energia pecha? Była na poziomie 75%. Nie ma. Czy są złożyczenia? Nie ma. Ok. Amen dokonało się zamknięte. Zrobione z błogosławieństwem dla tej osoby, dla jej najbliższych. Dobrze. Zrobione. I zakończone. Teraz mam kolejnego SMS-a. Prośba o oczyszczenie i diagnozę prosi Teresa, 13 października 1948. O. Dobrze, już zobaczymy, co tu jest energią Teresy. Październik 1948. Już sprawdzamy, moi drodzy. Owe, jeśli też chcecie, tak jak, że tak powiem, inni, zdjąć z siebie ten balast energetyczny. Dobra, zdjąć balast energetyczny, który gdzieś się przyczepił, który się, no, przypełzał, tak, to zapraszam Was. Zobaczymy, Teresa, 13 październik 1948, co jest u Teresy na energii? Ciebie, Teresa, tak, druga czakra słaba, piąta czakra słaba, ósma czakra słaba i dziewiąta czakra słaba. U ciebie jest albo jakiś konflikt wewnętrzny, albo zewnętrzny. Jakby brak dojścia do harmonii, do porozumienia, czy to wewnętrznie, czy to zewnętrznie z jakimiś osobami z zewnątrz. I tu jest ważne, żeby przyjrzeć się temu, by nie siedzieć w roli ofiary w przeszłości, że a kiedyś się z kimś tam pokłóciłam i będzie cały czas źle, a ktoś mnie oszukał, a ktoś jakąś iluzję stworzył. Ja tu mówię o mężczyźnie. A coś okłamał mnie w przeszłości, ciągle, że tak powiem, ten konflikt siedzi w tobie. Warto jest się zastanowić na ten temat, czy to jest ci potrzebne, bo ty energetycznie podnosisz się, ale nagle gdzieś te myśli o kształty, to wszystko gdzieś wraca u ciebie w głowie, gdzieś ty to przeżywasz, zupełnie niepotrzebnie.
druga czakra, piąta, ósma i dziewiąta. Te czakry są bardzo osłabione. Wręcz powiedział, w tych czakrach mieszka przeszłość. W tych czakrach są emocje z przeszłości, które ci nie dają spokoju, do których wracasz, o których myślisz, o których... bym powiedział tak, to są tak silne, one mają tak silne zabarwienie, że tak powiem, energetyczne te emocje, że one blokują ci funkcjonowanie w czakrach, blokują ci energię w czakrach, blokują ci funkcjonowanie tych czakr. Więc tutaj będziemy ci pomagać jak najbardziej, bo gdzieś ta przeszłość to nie daje ci się spokoju. Cały czas coś myślisz, cały czas coś rozmyślasz, cały czas, bo może się chcesz uwolnić od jakiejś myśli, to gdzieś przywołujesz emocje, z którymi już dawno sobie poradziłaś. Już dawno ty sobie poradziłaś z tymi emocjami, ale ty je przywołujesz, przez co właśnie energia w czakrach się blokuje. Dlatego pomożemy. Zobaczymy, ile jest mroku na drugiej czakrze Teresa, 13 października 1948. 67%. Ile światła. Osiemnaście procent. Piąta czakra. Piąta mroku. 73%. 73%. Ile światła? 11%. Ósma czakra. Zobaczymy, ile jest mroku. 82%. Ile światła już zobaczymy? 13%. Dziewiąta czakra. Tam jest mrok. 68%. Ile tam światła? 17%. Zobaczymy, czy te energie demoniczne przy Teresie, 13 października 48, nie ma klątwy, urok, wampiry, nie, zło oko, nie, pech, też nie, zło życzeń, też nie. Dobrze, zaczynamy proces oczyszczania Teresy urodzonej 13 października 1948. A wy, kochani widzowie, jak widzicie, pozbywamy się balastu z przeszłości i idziemy do przodu. Idziemy przez życie. Rok, że tak powiem, się zaczął. Już jest luty, zaraz marzec, zaraz wiosna, więc czas przed tą wiosną uwolnić się od tego, co nie służy. Zobaczymy. Teraz zaczynamy. Teresa, wyobraź sobie, że wszystko co negatywne przez stopy schodzi do ziemi. Tu i teraz oczyszczam Teresę urodzoną 13 października 1948. Z całej negatywnej energii, niskich wibracji i czarnej magii, podłączeń, istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod Teresę podłączyć, przez co Teresa nie może doświadczyć radości, szczęścia, pokoju oraz obfitości. To i teraz oczyszczam Teresę, rozumiem, 13 października 1948, uwalniam jej duszę z wszelkich energii demonicznych, klątw, uroków, wampirów energetycznych, skutku działań złego oka, pecha i złożyczeń. Tu i teraz oczyszczam Teresę urodzoną 13 października 1948. Uwalniam jej duszę wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez kontrakty i umowy, które to więziły i pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe, a dusza jest związana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Teresę urodzoną 13 października 1948. Uwalniam jej duszę wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez
Śluby, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę tu i teraz, te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe, dusza jest zwołana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam te resurs, 13 października 1948, uwalniam jej duszę wszelkich spętań, związań, spłonęła przez pieczęcie, które to więziły. Pętały, wiązały jej duszy. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe, na stałe, a dusza jest związana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały mrok na poziomie drugiej czakry u Teresy, 13 października 1948, odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie piątej czakry u Teresy, 13 października 1948, odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie ósmej czakry u Teresy, 13 października 1948, odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie dziewiątej czakry u Teresy, 13 października 1948, odprowadzam do wnętrza ziemi. Ok, teraz Teresa, wyobraź sobie, że z serca kosmosu w Twoim kierunku płynie jasny strumień światła. Wnika przez szczypę głowy, wypełnia ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Wypełniasz się przepięknie, obficie, jasnym światłem. Tu i teraz wypełniam Teresę rozum 13 października 1948 miłością i mocą, odwagą i siłą, szczęściem, powodzeniem, radością i spełnieniem, jak również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym. U Teresy rodzą 13 października 1948, jak również tu i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakru Teresy, urodzonej 13 października 1948, tak by energia mogła swobodnie przez nią przepływać i by Teresa otrzymała wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz do energetycznego wymienia światem do maksimum drugą czakrę u Teresy, 13 października 1948. Tu i teraz do energetycznego wymienia światem do maksimum piątą czakrę u Teresy, 13 października 1948. Tu i teraz doenergetyzowuję i wypełniam światłem do maksimum ósmą czakrę u Teresy, 13 października 1948. I tu i teraz doenergetyzowuję i wypełniam światłem do maksimum dziewiątą czakrę u Teresy, 13 października 1948. Tylko ja mam połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Marcinie. Krystyna tutaj jest. Tak. Ja tam niby anonimowo od tych krzaczków. Tak, pamiętam. Pani Marcinku, mam takie pytanie, bo pan mi powiedział odnośnie, jak się pytałam o ten wynajem domu, że przyjdzie jakieś tam młode małżeństwo i tam kobieta albo zajdzie w ciąży, albo będzie w ciąży, coś takiego mi pan mówił. Ale faktycznie przyszli tacy, tylko dwa młode małżeństwa, znaczy jedno młode małżeństwo, tylko z takim dzidziusiem 5-miesięcznym. I drudzy też tacy młodzi właśnie na górę, na piętro. I oni są z Białorusi. Nie wiem, no jeszcze tam wszystkiego dokładnie z nimi nie podpisywałam, ale pana proszę, żeby mi pan zobaczył, jak to tam będzie z nimi wyglądało. Dobrze. Wygląda mi to na razie wygląda, mówię mi to jakoś jakoś, ale wie pan, czasami na początku to jest super, a... No właśnie, tak jak było z tamtymi, nie? Ludźmi. No właśnie. Ci, no wygląda mi to trochę inaczej, ale no zobaczymy. Co pan tam powie? Wie pani, ludzie różne rzeczy robią, różne błędy popełniają, nie? Aha, no właśnie. No nie wszyscy są też jednakowi, no właśnie. Nie?
No. Ale zaraz, jak mi pan to właśnie mówił, jeszcze byłam w Niemczech, ten czas pracy, pan mi to mówił, oni jak tylko przyjechałam do domu, to oni przyszli. Po od razu po połączeniu? Tak? Tak. Zaraz po panu, jak pan mi to powiedział, to oni zaraz przyszli. Wywołaliśmy ich z lasu. No. Dobra, zobaczymy. Zaraz pan wypisała na Facebooku, że pan Marcin w 100%. A w szoku. Jestem dobra. Inne nazwisko moje, ale to będę ja. Zobaczymy te, bo ja tu widzę panią i teraz tak, sprawdzimy, no. sprawdzimy, czy to są dobre osoby, tak, do wynajmu, tak. Tak. Czy tam nie będzie z nimi jakichś problemów. Czyli cztery osoby, tak, a one się znają, tak, te rodziny? Osoby, te tak. Rodziny się... Znają. Jedna jest tam pani Natalia, drugiej nie wiem, ale wiem, że to są z Białorusi, oni pracują. Ta pani z dzieciątkiem, no to nie pracuje. Tamta pani na komputerze, a tamci panowie normalnie pracują w firmie. Są tutaj na tych umowach, jakichś polskich kartach, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Oni chcą podpisać umowę, bo tak niechętnie, znaczy chcą dobrze, ale na rok, wie pani, co na rok. Ale ja na pół roku podpisuję. No, albo na pół roku, tak. Terminami się nie wiązać absolutnie, karty pokazują. Oczywiście. Od razu z góry ustalić cenę, koniec, kropka, bo to jest karta złodzieja, czy gdzieś oni będą chcieli, że tak powiem, obniżyć, niepotrzebnie. Już obniżyli. I tak ma być. Już obniżyli, no. Także w związku z tym ja się zgodziłam na to obniżenie, obniżyliśmy. No i to wszystko. Zobaczymy, czy tak, a tu widzę, że nie wiem, to mogą być jakieś problemy tutaj, ale oni z dzieckiem będą mieli jakieś problemy zdrowotne, to nie chodzi o panią, tylko chodzi o nich sprawy rodzinne tutaj, że czy będzie im dzieciątko chorowało, do lekarza, będą chcieli, żeby pani, nie wiem, albo pomogła im, albo coś, będą się zwracać do pani, wie pani, o co chodzi. Takie codzienne rzeczy, ale oni, że tak powiem, będą mieli, jakby albo pani będą się radzić, albo spytają pani, gdzie tu jakiś dobry lekarz, takie rzeczy. Tłumaczyłam. No to w razie, gdy. I to no. Bardziej takie rzeczy widzę, niż. Czy na pół roku, czy to jest. Czy przez pół roku będzie wszystko w porządku? Tak, może spytamy. Tak? Oczywiście, bo oni chcą na dłużej, ale ja nie podpiszę na dłużej jak na pół roku. No właśnie, zobaczymy. Czy będą płacić? No na razie kaucja poszła, także. Dobrze. Czy na pół roku? Już zobaczymy, czy na pół roku. No będą płacić pół roku, będą płacić, bo to jakby ta jedna rodzina i druga płaci, tak? Jak tak, to jest? Tak, na pół. No. Tak. Później mogą mieć jakieś problemy zawodowe, jakiś kryzys tu widzę, więc dobrze te pół roku, bo później może być jakiś taki u nich problem, czy to zawodowy. Zresztą teraz jaka sytuacja jest, nie? Tak, na świecie. W związku z tym, no właśnie, no to o czym tu mówimy. A będą dłużej, pani Marcinku, jak te pół roku? Zobaczymy, czy uda im się być dłużej w Polsce niż pół roku. Znaczy nie w Polsce, bo oni w Polsce mają pobyt. A, czy uda im się być, w domu? No. Dobrze, dłużej niż pół roku, dobrze. Bo tutaj oni są już 4 lata prawie w Polsce. Dobrze. W tym domu, więc dłużej niż pół roku. Tak, uda się, dłużej niż pół roku, no. To powinno się udać dłużej niż pół roku, tak. Ale tam jakieś problemy rodzinne będą mieli, coś tam się wydarzy w rodzinie. Ja nie chcę źle prorokować, tak, ale to nie powinno mieć wpływu na wynajem, o tak. Okej. No. Pani Marcinku, ja się będę w maju starała o rentę w KRUS-ie, ponieważ mam do maja, ale ją będę przedłużała, bo ja nie wstanę na komisji teraz w maju, bo będę w Niemczech w pracy. Natomiast jak dopiero wrócę, to będę tam się starała o te swoje, te wszystkie resztę tych moich dokumentów w KRUS-ie. Proszę mi powiedzieć, czy mi ją w maju dadzą. W maju albo w czerwcu, no bo nie wiem, jak ja tam sobie wrócę. Bo taki w sumie praca, odpoczynek.
Czy otrzyma pani rentę z KRUS-u, tak? W maju, tak? Tak. Maj, czerwiec. Dobrze. Bo nie wiem, kiedy mnie tam zawezwą. Mhm. Znaczy ja jeszcze wszystkie dokumenty będę od lekarzy załatwiać. Dobrze. W sensie te, które mam i prześwietlenia i tak dalej. Dobrze, już zobaczymy. Czy mi przedłużą, bo ja ją mam. A, czyli no nie czy dadzą, tylko czy przedłużą. Tak, czy przedłużą, no. Tak. Powinni przedłużyć maj, czerwiec, lipiec, tak mi się pokazuje, tak jak to pani mówi. Tam no oczywiście niechętnie trzeba będzie coś, nie wiem, coś napisać, coś donieść, takie rzeczy tu mi się pokazują. No, ale powinni przedłużyć, ale nie do końca chętnie, o tak. No wiadomo, no. Zawsze tak jest z urzędami, dobrze. Teraz sprawdzimy Teresę. Czy jest jakiś mrok na drugiej czakrze po moim oczyszczeniu, Teresa? 13 października 1948. Nie ma. Ile jest światła? 87%, gdzie do góry było 18. Okej, 87%. Teraz czy na piątej czakrze jest jakiś mrok u Teresy po moim oczyszczeniu? Nie ma. Ile jest światła? 92% idzie do góry, było 11. Dobrze, czy na ósmej czakrze jest jakiś mrok u Teresy? Nie ma. Ile jest światła? 88% idzie do góry, było 13. Czy na dziewiątej czakrze jest jakiś mrok u Teresy? Nie ma. Ile jest światła? Tutaj 97% idzie do góry, było 17. Amen. Dokonało się zamknięte, zrobione z błogosławieństwem dla tej osoby, dla jej najbliższych, moi drodzy. Dobrze. Teraz przechodzę do kolejnego SMS-a do mistrza Zefira. Prośba o diagnozę i oczyszczenie dla Wojciech urodzony 26.09.1964. Dobrze. Wojciech. 26.09.1964. Dobra. Już zobaczymy. Wojciech, co jest na energii? Wojciech, 26.09.1964. Teraz oczyścimy karty, bo... I zaczynam. Jeszcze raz spytamy. Wojciech, 26 września Zobaczymy, co tutaj u Wojciecha jest. Raz, dwa. System krążenia jest tutaj osłabiony, centralny układ nerwowy, kości, mięśnie słabe. Ogólnie osłabiony organizm mi się pokazuje. Nie wiem czemu, tak mi się pokazuje. Jest tutaj też takie troszeczkę osłabienie albo kręgosłupa, albo central, albo głowa kręgosłup mi się pokazuje, jakieś takie osłabienie. No, poblokowana jest troszeczkę energia tutaj. Czwarta czakra słaba, szósta czakra słaba, ósma czakra słaba i dziewiąta czakra słaba.
jest bardzo silnie zablokowana energia. Energia nie przepływa. Jak energia nie przepływa, to powstaje tak zwany zator energetyczny. Co to jest zator energetyczny? To znaczy, że nie, że tak powiem, zatrzymany jest przepływ energii i energia nie może płynąć. Przez to człowiek czuje się słabo. Przez to człowiek czuje się ciągle wykończony, nie wie dlaczego. Przez to człowiek myśli o... A czemu mi tak słabo, tak czy powinno być wszystko ok, czy mam jakąś depresję? To może tu nie przepływa swobodnie energia, nie widzę swobodnego przepływu energii. Tutaj widzę bardzo duże blokady energetyczne. Dobrze, zobaczymy teraz, ile jest mroku na czakrze numer 4. Już sobie tu na razie tutaj, a tu będę sprawdzał i zapisywał. Dobra, Wojciech. 26.09.1934 jest mroku na czakrze numer 4 u Wojciecha. 73% jest tam. Zobaczymy, ile jest światła. Dobra, ile jest światła. Na szóstej czakrze. Zobaczymy, ile jest mroku na szóstej czakrze. Wojciech, 26.09.1934. Jest mroku na szóstej czakrze. 74. Ile światła? 19%. Na ósmej czakrze, ile jest mroku? Na ósmej, Wojciech. 26.09.1934, ile ma na ósmej czakrze mroku, Wojciech? 89. Ile ma światła? 7% światła. Na dziewiątej czakrze, ile jest tam mroku? 78. Ile światła? 12. Dobra. Teraz czasy energii demoniczne. Wojciech, 26.09.1934. Nie ma klątwa, nie ma urok, nie ma wampira energetycznego, nie ma. Czy jest energia złego oka? 68% aktywne energia złego oka. Jest energia pecha. Nie ma złożyczeń, nie ma. Dobra. Wojciech, wyobraź sobie, że wszystko, co negatywne u ciebie przez stopy schodzi do ziemi. I zaczynamy proces oczyszczenia. Tu i teraz oczyszczam Wojciecha urodzonego 26.09.1934 z całej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłączeń istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod Wojciecha podłączyć, przez co Wojciech nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, pokoju oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Wojciecha urodzonego 26.09.1934 z wszelkich energii demonicznych, klątw, uroków, wampirów energetycznych. Ściągam z niego na trwałe, na stałe skutki działania złego oka, pecha i złożyczeń.
to i teraz oczyszczam Wojciecha urodzonego 26.09.1934. Uwalniam jego duszę wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez kontrakty, umowy, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. To i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe, a dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. To i teraz oczyszczam Wojciecha urodzonego 26.09.1934. Uwalniam jego duszę wszelkich spętań, związane poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. To i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe, a dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. To i teraz oczyszczam Wojciecha urodzonego 26.09.1934. Uwalniam jego duszę wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe i na stałe, a dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały mrok na poziomie czwartej czakry Wojciecha 26.09.1934 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie szóstej czakry Wojciecha 26.09.1934 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie ósmej czakry Wojciecha 26.09.1934 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie dziewiątej czakry Wojciecha 26.09.1934 odprowadzam do wnętrza ziemi. Dobra, teraz Wojciech, wyobraź sobie, że z serca kosmosu w twoim kierunku płynie jasny strumień światła, wnika przez czubek głowy i wypełniasz się obficie przepięknym, jasnym światłem. Zaczynamy. Tu i teraz wypełniam Wojciecha urodzonego 26.09.1934 miłością i mocą, miłością i mocą, miłością i mocą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem, radością i spełnieniem, radością i spełnieniem, radością i spełnieniem. Jeszcze i teraz przywracam równomierny przepływ energii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym. I we wszystkich powłokach cielesnych Wojciecha 26.09.1934, jak również czuję teraz, doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr u Wojciecha 26.09.1934. Tak by energia mogła swobodnie przez niego przepływać, by Wojciech otrzymał wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. To i teraz doenergetyzowuję, wymienię światłem do maksimum czwartą czakrę Wojciecha 26.09.1934. Tu i teraz denergię wypełnia światłem do maksimum szóstą czakrę Wojciecha 26.09.1934. Tu i teraz denergię wypełnia światłem do maksimum ósmą czakrę Wojciecha 26.09.1934. To i teraz denerwuję i wypełniam światłem do maksimum dziewiątą czakrę Wojciecha 26.09.1934. Sprawdzimy. Czy na czwartej czakrze jest jakiś mrok po moim oczyszczeniu Wojciech 26.09.1934? Nie ma. Ile jest światła? 84%, jeśli do góry było 15. Teraz czy na szóstej czakrze jest jakiś mrok u Wojciecha? Nie ma. Ile jest światła? 92%, jeśli do góry było 19. Czy na ósmej czakrze jest jakiś mrok u Wojciecha?
Nie ma, ile jest tam światła? 96% idzie do góry, było 7. 96%. Czy na dziewiątej czakrze jest jakiś mroku Wojciecha? Nie ma. Ile jest światła? 93% idzie do góry, było 12. I czy jest złe oko, bo było na poziomie aż 68%, to bardzo dużo. Nie ma. Okej. Czyli amen dokonało się, zamknięte, zrobione z błogosławieństwem na tej osobie, dla jej najbliższych. I kochani, zapraszam Was na króciutką przerwę. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO-TV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZO-TV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZO-TV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Witam serdecznie, nazywam się Robert Chmieliński, jestem doradcą życiowym, terapeutą duszy oraz jasnowidzem. Pomagam rozwiązywać problemy dnia codziennego wielu osobom. Posiadam dar jasnowidzenia, dar jasnoodczuwania oraz uzdrawiania. W pracy z energiami oprócz przepowiadania przyszłości korzystam z tajników magii i medycyny ludowej. Współpracuję z aniołami oraz energią kart anielskich. Analizuję blokady i podczepienia energetyczne. Oczyszczam, uzdrawiam, przekazuję energię Reiki. Patrzę, kim byłeś w poprzednich wcieleniach, co masz do przepracowania w obecnym życiu i jaki jest Twój plan duszy na najbliższy rok. Odpowiadam na pytania dotyczące konkretnej sfery życia, miłości, pracy, finansów i zdrowia. Jako medium łączę się z osobami zmarłymi. Patrzę, co chcą Wam przekazać i przed czym przestrzec. Nazywam się Katarzyna Graczek-Paluch, jestem medium oraz tarotistką. Zapraszam do oglądania programów EZO-TV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że to należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZO-TV. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań
to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZOTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZOTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Witam serdecznie, nazywam się Robert Chmieliński, jestem doradcą życiowym, terapeutą duszy oraz jasnowidzem. Pomagam rozwiązywać problemy dnia codziennego wielu osobom. Posiadam dar jasnowidzenia, dar jasnoodczuwania oraz uzdrawiania. W pracy z energiami oprócz przepowiadania przyszłości korzystam z tajników magii i medycyny ludowej. Współpracuję z aniołami oraz energią kart anielskich. Analizuję blokady i podczepienia energetyczne. Oczyszczam, uzdrawiam, przekazuję energię Reiki. Patrzę, kim byłeś w poprzednich wcieleniach, co masz do przepracowania w obecnym życiu i jaki jest Twój plan duszy na najbliższy rok. Odpowiadam na pytania dotyczące konkretnej sfery życia, miłości, pracy, finansów i zdrowia. Jako medium łączę się z osobami zmarłymi. Patrzę, co chcą Wam przekazać i przed czym przestrzec, na co zwrócić Waszą uwagę. Zapraszam na moje programy do EZOTV. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczek-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZOTV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia: miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZOTV. Medium Katarzyna. I witam Was serdecznie, kochani widzowie, po krótkiej przerwie. Przychodzę tutaj dalej do Waszych, że tak powiem, procesów, Waszych procesów oczyszczających, do wzmocnienia Waszej energii, tak żebyście mieli te zdrowie, żebyście mieli te powodzenie życiowe, tak żeby no, w tych trudnych czasach, które idą, bo nie są łatwe czasy i łatwe nie będą, wszyscy to wiemy, tak? Więc w tych czasach, które są trudne, które są ciężkie tak naprawdę, moi drodzy, bo to trzeba zobaczyć naprawdę, że łatwo nie jest, tak? Każdy się z czymś mierzy. Każdy ma swoje, że tak powiem, jakieś dylematy życiowe. Każdy ma jakiś wewnętrzny ból, moi drodzy. Dlatego właśnie w tym bólu, w tym cierpieniu trzeba właśnie sobie pomóc. Trzeba sobie ulżyć i warto jest właśnie tutaj, czy takie oczyszczenie zrobić, czy coś tutaj, czy może zadać pytanie do kart, bo być może boli Was jakieś pytanie, to zapraszam.
Pomoc Robert, 7 czerwca 1976. Bardzo proszę o oczyszczenie. Dziękuję za fachową pomoc. Dobrze, Robert. Robert już urodzony. 7 czerwca 1976 rok. Dobra. Już zobaczymy, co jest u Roberta, jeśli chodzi o energię. Robert, 7 czerwiec 1976. Co jest u Roberta na energii? Już zobaczymy. U Roberta tak, osłabiona jest czakra numer 2, czakra numer 3, czakra numer 4, czakra numer 8. 2, 3, 4, 8. Tak, dokładnie. Robert, u ciebie też jakby jakaś sytuacja życiowa, jakieś wydarzenie z życia zablokowało u ciebie energię, związane z relacjami, ze związkami, jakieś rozdroże, rozstaj dróg, albo jakieś drogi rozeszły się w przeszłości z jakąś osobą, nie wiem, którą uznawałeś za kogoś bliskiego, za przyjaciela, przyjaciółkę i gdzieś to piętnuje na twojej energii, bardzo silnie jest to pokazane. I co chcę powiedzieć, bo wrócę do Roberta czytania. Więc tak, Robert, właśnie jakieś rozdroże, czyli decyzja jakaś z przeszłości osoby, którą zauważali za blisko, znajomy, przyjaciel, przyjaciółka, bardzo silnie ta, znaczy decyzja niekorzystna dla ciebie, tak, czy nie wiem, może ta osoba, nie wiem, już nie ma w twoim życiu, a ty o niej rozmyślasz, bardzo silnie napiętnowała tutaj do ciebie energię. Też widzę, że tutaj jest taki program na poziomie myślokształtów, program autodestrukcji, więc czy u ciebie trzeba wzmocnić i zaczynamy proces. Wyobraź sobie, że wszystko co negatywne przy stopy schodzi do ziemi. Robert, 7.06.1976 i zaczynamy proces oczyszczania. Tu i teraz oczyszczam Roberta, urodzonego 7 czerwca 1976 z całej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłączeń istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod niego podłączyć, przez co Robert nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, pokoju oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Roberta, urodzonego 7 czerwca 1976. Oczyszczam go z wszelkich energii demonicznych, klątw, uroków, wampirów energetycznych, skutków działań złego oka, pecha i złorzeczeń. Tu i teraz oczyszczam Roberta, urodzonego 7 czerwca 1976 i uwalniam jego duszę z wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez kontrakty i umowy, które to więziły, pętały i wiązały jego duszę. Tu i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe.
a dusza jest wolna spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Roberta urodzonego. W 7 czerwca 1976 uwalniam jego duszę. Wszelkich spętań związek składałem poprzez śluby, które to więziły i pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe. Dusza jest wolna spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Roberta urodzonego. 7 czerwca 1976 uwalniam jego duszę. Wszelkich spętań związań spowodowanych poprzez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe i na stałe, a dusza jest zezwana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały mrok na poziomie drugiej czakry u Roberta 7 czerwca 1976 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie trzeciej czakry u Roberta 7 czerwca 1976 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie czwartej czakry Roberta 7 czerwca 1976 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie ósmej czakry Roberta 7 czerwca 1976 odprowadzam do wnętrza ziemi. Robert, tu gdzieś u ciebie mogło się wgrać też dzieciństwo, jakieś programy, jakieś myślokształtne niekorzystne. Coś, co gdzieś dawno się działo, siedziało w głowie i co jakiś czas mogło, że tak powiem, przeatakować energetycznie, ale tego już nie ma. Teraz wyobraź sobie, że wszystko z serca kosmosu w twoim kierunku płynie jasny strumień światła, wszystko się uspokaja, reguluje, wymieniasz się obficie przepięknie jasnym światłem. Tu i teraz wypełniam Roberta urodzonego 7 czerwca 1976 miłością i mocą, miłością i mocą, miłością i mocą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem, radością i spełnieniem, radością i spełnieniem, radością i spełnieniem. Również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym u Roberta urodzonego 7 czerwca 1976, jak również tu i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr u Roberta urodzonego 7 czerwca 1976, tak by energia mogła swobodnie przez niego przepływać i by Robert czuł wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz do energetyki w pełni światłem do maksimum drugą czakrę Roberta 7 czerwca 1976. Tu i teraz energetyce wypełnia światłem do maksimum. Trzecią czakrę Roberta 7 czerwca 1976. Tu i teraz energetyce wypełnia światłem do maksimum. Czwartą czakrę Roberta 7 czerwca 1976. Tu i teraz energetyce wypełnia światłem do maksimum. Ósmą czakrę Roberta 7 czerwca 1976. Okay. Okay. Zrobiony jest Robert i kolejny SMS, kochani moi widzowie, już patrzymy. Mistrza Zefira na wizji, mistrz złoto, proszę diagnozę i oczyszczenie i wzmocnienie mamusi Janina 2907-1931, prosi córka. Już zobaczymy, co jest u mamusi na energii. Okej. Okay. Już zobaczymy. Janina 2707-1931. Mhm.
za moment do mamusi przejdę, bo tutaj jest taki też SMS bardzo mocny i ja się zastanawiam, bo się nie stawia kart na osoby tak w takim ciężkim stanie, od razu mówię. Ale tutaj ja jakoś tak nie mogę, bo sam też byłem w różnych stanach też zdrowotnych i osoby też chciały się dowiedzieć na mój temat, więc zobaczymy, co tutaj, moi drodzy, co tu możemy zrobić, co tu możemy podziałać. Proszę pana, proszę sprawdzić, czy Krzysztof, rodzony 23.3.58, który jest po dwóch operacjach w Stanach, jest w śpiączce farmakologicznej, czy wróci do zdrowia, czy on wróci do zdrowia. To wróci do zdrowia. Okej, miał dwie operacje. Okej. Czy Krzysztof wróci do zdrowia? 23.3.58. Czy Krzysztof wróci do zdrowia? Jak w Stanach miał operację, to to już tam lekarze są, prawda? Więc tutaj zobaczymy. Jest opieka medyczna, więc tutaj zobaczymy, no. Wróci, ale w bardzo ciężkim stanie do zdrowia. No, wróci do zdrowia, ale ciężki będzie. To nie będzie takie łatwe. Bardzo ciężki ten powrót do zdrowia. Też są jakieś obciążenia genetyczne, obciążenia jakiegoś organizmu to się pokazują. Ktoś tutaj też wróci do zdrowia, ale mówię, to stracone, to stracone, to nieodzyskane, ale jak powiem, wróci na tyle, na ile jest w stanie wrócić do zdrowia. I ja już karty zamykam, nie czytam więcej, nie będę tutaj nic więcej na tak ciężki stan osoby stawiał karty, bo to jest bardzo ciężki stan, nie stawia się osobom umierającym. Gardy, czy też w tych ciężkich stanach chorobowych. Dobrze, mam połączenie. Dobry wieczór, witam w studiu. Dobry wieczór. Panie Zefirze. Tak. Mam do pana takie bardzo ważne dla mnie pytanie. Tak. Pan anonimowo. Tak, mam dane, pani. Mam dane, tak. Pani i tutaj pana. No. I teraz mam takie pytanie. Czy ten pan. Tak. W sobotę w nocy, to znaczy gdzieś po 12, był z kobietą, czy nie? O, dobrze. Czy on był z kobietą, czy nie? W tą sobotę teraz, tak? Tak, tak. Która do teraz. Czy on był z kobietą? Konkretne pytanie. Czy ten pan był z kobietą? Dobrze, już zobaczymy. Czy ten pan był z kobietą? Czy mówi prawdę, czy kłamie? No to, czy był z kobietą, czy mówi prawdę, czy kłamie? Bo to dwa różne pytania i dwa różne rozkłady trzeba. Dobrze. Dobrze. Czy był z kobietą? Nie widzę, żeby on w nocy był z kobietą. Na zasadzie on z kimś rozmawiał, on z kimś się komunikował, z jakąś kobietą mógł tutaj albo, nie wiem, jakieś wiadomości wymieniać. Coś takiego jest tutaj. Rozumie pani? Ale w nocy, tak? W nocy, tak. No. No. Jakieś tutaj, to jakieś, nie wiem. Ja nie widzę tutaj, nie wiem, nie widzę tutaj jakichś takich historii, nie wiadomo jakich, tej nocy, w sobotę. Tylko tu bardziej jakieś rozmowy, coś takiego mi się pokazuje. Jakieś, nie wiem, może SMS-y, może jakieś pisania, coś w tym stylu. Rozumie pani? Rozumiem. A jeszcze mam takie pytanie. Tak. Chciałabym się dowiedzieć, co mnie czeka w najbliższym czasie w sprawie uczuć, finansów i
i pracy. Czyli na początku uczucia, później zdrowie, później praca. Okay. Uczuciowo zobaczymy, co w najbliższym czasie czeka panią. Czy poznam jakiegoś partnera do takiego stałego, dobrego związku? Dobra. Już zobaczymy. Dobra. Uczuciowo. Jakiś jest, czy pani albo będzie przeżywała kryzys, albo będzie w jakimś kryzysie wewnętrznym, tak mi karty pokazują w najbliższym czasie. No. A co to oznacza ten kryzys wewnętrzny? No to znaczy albo, nie wiem, albo będzie pani taka zrezygnowana, jeśli chodzi o relacje, wie pani, o co mi chodzi, albo taka już odpuści, bo stwierdzi, że a w ogóle ci faceci to się na nic nie nadają, rozumie pani, tak wewnętrznie. Rozumiem. Gdzieś coś takiego mi się pokazuje u pani. Powiem tak, do roku powinna pani w nową znajomość wejść. Do roku. Do roku, od teraz do roku jest nowa znajomość, jest ktoś nowy, ktoś, kto będzie walczył o pani serce, tak się pokazuje. A w tym roku po prostu, bo ja jestem w szóstym roku. Ale ja mówię, że do roku to może za jutro, za dwa, za trzy, za trzy tygodnie, za cztery tygodnie, że do roku już pani będzie z kimś w związku, tak? Że już będzie w stałej relacji, o tak. No. A czy ja tego mężczyznę znam, czy to będzie ktoś? To będzie ktoś nowy, to będzie ktoś inny, to będzie ktoś nowy, to będzie ktoś świeży, taka zupełnie świeżość, zupełnie taka świeża relacja, nowa relacja. Ktoś... Czy ten ktoś będzie z daleka po prostu, czy gdzieś z bliska? Znaczy tu ta droga mi się pokazuje, że to z drogi, ale to nie jest jakaś daleka droga, to nie są odległe kilometry, nie. A w jakich okolicznościach się spotkamy? Dobra, już zobaczymy, w jakich okolicznościach będzie tutaj spotkanie. Już zobaczymy. W okolicznościach spotkanie będzie tych ludzi. W jakich okolicznościach wy się spotkacie? Ten mężczyzna, panie Zefirze, będzie starszy czy młodszy? W okolicznościach albo załatwienie jakieś, znaczy tak, w okolicznościach to jest jakieś załatwianie formalności i ja nie chcę tutaj nadinterpretować, nie chcę nic wymyślać, to jest tak, załatwianie formalności, nie wiem, czy jakieś papiery, czy coś takiego mi się pokazuje, jakaś taka okoliczność, nie za wesoła, ale na zasadzie nie jakaś smutna, rozumie pani, o co chodzi, tylko takie, że coś trzeba będzie tutaj załatwić, coś trzeba będzie zrobić, ktoś pani pomoże, coś tutaj karty pokazują. Troszeczkę nerwowa będzie tutaj ta okoliczność, ale to jest tak, jak pozna go pani, to już będzie pani wiedziała, że to ten, no, tak się pokazuje, no. Ale gdzieś w urzędzie, czy gdzieś? No właśnie. Znaczy tak, jakiś albo urząd, albo nie wiem, albo urząd, albo gdzieś, nie wiem, może u kogoś jakaś rozmowa będzie o jakichś papierach, coś takiego mi się pokazuje, albo przez kogoś pani pozna, że ktoś pani kogoś poleci, bo to taka okoliczność jest taka nerwowa, jest nerwowa, papierowa, taka mi się pokazuje ta okoliczność, no, ale też tutaj jeżeli, czy nawet jak pani będzie kogoś odwiedzała w cudzysłowie w szpitalu, czy jak ktoś, kto był chory, tak, rozumie pani, kogoś, to też jest taka okoliczność, to jest taka niemiła okoliczność, ale to jest taka okoliczność, gdzie tutaj coś trzeba będzie załatwić. Tak mi się pokazuje. Albo komuś pomóc będzie, pani komuś pomagała po prostu. Teraz zdrowotnie panią patrzymy. To znaczy, o chodzi tak. Ale o pracę i o finanse też jak tam. Dobrze, czyli praca i finanse. Teraz praca i finanse, dobrze. U pani jak praca, finanse? Praca, finanse. Bo ostatnio nie za bardzo pracy. No wiadomo, jak to wszędzie, że tak powiem, z tą pracą to tak różnie, nie? Ale zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Tu się polepszy. Dobrze, już zobaczymy. Wie pani co, ale na przeszkodzie jest jakaś kobieta, żeby się polepszyło i ja nie wiem, o co chodzi.
Na przeszkodzie stoi kobieta, bo już dawno by się mogło pani polepszyć, ale jakby przeszkadza pani jakaś kobieta. Tak karty pokazują. Przez kobietę są jakieś problemy, to duże problemy. Ale widzę, że bo przez jakby umiejętnie pani jakby rozezna sytuację i posłuży się informacją do odpowiednich osób, to się pani polepszy. Tak mi się pokazuje. A panie Zawirze, jeszcze zwrócono się do mnie po prostu o inną pracę, po prostu. I ja z tą panią rozmawiałam, bo ona się zwróciła, bo to jest nowa firma otwarta i miała się odezwać, ale ja się odezwałam i było tak, że pani powiedziała, że dopiero prawdopodobnie od marca, od wiosny, byłoby tak, ale ona się jeszcze zastanowi, bo może też córka by wzięła tą pracę, ale ona mi da odpowiedź, nie jest w 100% po prostu pewna. Czy ja tą pracę dostanę po prostu? Dobrze, czy pani dostanie tą pracę? Dobrze, już zobaczymy. Czy pani dostanie tą pracę? Już zobaczymy. Czy pani dostanie tą pracę? Czy pani dostanie tą pracę? Dobra. No może być problem. Do marca coś jeszcze do marca przyjdzie do pani, jest jakiś rozkwit. Ale tu widzisz, no problem przez kobietę. No i jest problem przez kobietę. Niech pani się nie martwi. Do marca powinno, do końca marca powinna pani albo znać, albo przyjść jakaś propozycja dobrej pracy, dobrej współpracy. O, tak mi wyszło. Teraz patrzymy Janinę. Urodzona 29.07.1931. Prośba o diagnozę i oczyszczenie. Już zobaczymy. Janina. Dobra. Zobaczymy, co tu z tą Janiną. Osłabiona. Pierwsza i druga czakra, czyli te czakry, że tak powiem, które uziemiają energetycznie, które wzmacniają, jest tu osłabione. To jest brak ukorzenienia, brak uziemienia, a też brak uziemienia powoduje, że różne, że tak powiem, rzeczy nas stykają. Więc tak, pierwsza i druga czakra jest osłabiona oraz dziewiąta. Te trzy czakry wymagają nadmiernej uwagi i wzmocnienia. Już sprawdzimy, ile jest mroku na pierwszej czakrze, ile jest na drugiej, ile jest na dziewiątej. U Janiny 29.07.1931. Ile jest na pierwszej czakrze, Janina? Ile jest mroku? Tam jest 77. Zobaczymy, ile jest światło. Na drugiej czakrze. Ile jest mroku? 79. Ile jest światła? 16 i dziewiąta czakra. Zobaczymy, ile tam jest mroku.
68. Ile tam światła jest? Janina 29,07,1031. Ile światła? 18% światła. Dobrze. Więc tak. Czy są energie demoniczne przy Janinie? Już zobaczymy. Nie ma. Czy jest klątwa? Nie ma. Urok? Nie ma. Wampiry? Nie ma. Złe oko? Nie ma. Pech? Nie ma. Zło życzeń? Nie ma. Na razie tutaj energia się mamy trzyma, więc będziemy teraz wzmacniać i oczyszczać. Wyobrażamy sobie, że wszystko, co negatywne przez stopy u mamy schodzi do ziemi. Zaczynamy. Tu i teraz oczyszczam Janinę urodzoną 29.07.1931 z całej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłączeń istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod nią podłączyć, przez co Janina nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, pokoju oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Janinę urodzoną 29.07.1931 i oczyszczam z wszelkich energii demonicznych, klątw, uroków, wampirów energetycznych, skutków działań złego oka, pecha i złożyczeń. Tu i teraz oczyszczam Janinę urodzoną 29.07.1931. Uwalniam jej duszę wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez kontrakty, umowy, które te więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te kontrakty, umowy są anulowane na trwałe i na stałe. Dusza jest wywołana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam jej urodzoną 29.07.1931. Uwalniam jej duszę wszelkich spętań, związań spowodowanych poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe. Dusza jest wywołana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Janinę urodzoną 29.07.1931 i uwalniam jej duszę z wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe, na stałe, a dusza jest związana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały mrok na poziomie pierwszej czakry Janiny 29.07.1931 odprowadzam do wnętrza ziemi. I teraz cały mrok na poziomie drugiej czakry, Janin 29.07.1931 odprowadzam do wnętrza ziemi. I teraz cały mrok na poziomie dziewiątej czakry, u Janiny 29.07.1931 odprowadzam do wnętrza ziemi. Okej, teraz wyobrażamy sobie, że z serca kosmosu w mamy kierunku płynie jasny strumień światła, wypełnia to światło wszystkie czakry, całe ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Wypełnia się mamy obficie światłem po brzegi. Tu i teraz wypełniam Janinę urodzoną 29.07.1931 miłością i mocą, miłością i mocą, miłością i mocą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, zdrowiem i harmonią, zdrowiem i harmonią, zdrowiem i harmonią, jak również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii u Janiny urodzonej 29.07.1931 w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym, jak również tu i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr u Janiny 29.07.1931, tak by energia mogła swobodnie przez nią przepływać. I by Janina trzymała wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz doenergetyzowuję, wypełniam światłem do maksimum pierwszą czakrę u Janiny 29.07.1931. Tu i teraz doenergetyzowuję, wypełniam światłem do maksimum drugą czakrę u Janiny 29.07.1931.
tu i teraz do tego, co wypełnia się antenę maksimum 9 czakrę u Janiny 2907-1931. Dobrze. Już sprawdzamy, jak nam to poszło, bo osłabiona była energia i wzmocniliśmy na pierwszej czakrze. Czy jest jakiś brakujący po moim oczyszczeniu? Nie ma. Ile jest światła? 94%, gdzie do góry było 11. Na drugiej czakrze jest jakiś mrok. Janina. Nie ma. Ile jest światła? 96% idzie do góry, było 16. 96%. Czy na dziewiątej czakrze jest jakiś mrok, Janina? Nie ma. Ile jest światła? 98% idzie do góry, było 18. 98%. Amen dokonało się zamknięte, zrobione z błogosławieństwem dla tej osoby, dla jej najbliższych. Okej, kolejny SMS mam następującej treści. Krystyna, urodzona 8.04.1965, prosi o diagnozę i oczyszczenie. Już robimy. Już patrzymy, już sprawdzamy. Co jest na energii Krystyny? 8.04.1955. Jest energii Krystyny, urodzona 8.04.1955. Zaczynamy. O Boże. Tragedia jest ogólnie rzecz biorąc tutaj, no, energetycznie. Bardzo, bardzo, bardzo słabo widzę tę energię. Jest odcięcie się od dobra, odcięcie się od szczęścia, odcięcie się od błogosławieństw. Odcięcie się od, energetyczne odcięcie się od dobra, od opieki archanielskiej, anielskiej, plus do tego tu jest urok, który to spowodował, to odcięcie się. Urok powoduje, że my na
ludzie zaczynają psychicznie przestawać wierzyć w siebie, przestawać wierzyć w dobry los, przestawają ludzie wierzyć w to, że wszechświat im może pomóc, że anioły im mogą pomóc. Ludzie przestają wierzyć w takie rzeczy i gdzieś po prostu zaczynają myśleć, że są do niczego, że i gdzieś to energetycznie przez to odcinają się od tego, co jest dla nich, można powiedzieć, pisane, tego, co jest dla nich, no, że tak powiem, zapisane w górze, tak? No bo są anioły, to jest ten cały świat aniołów, archaniołów, anioły pomagają, rzeczywiście są, chcą pomóc, ale ludzie często mają różne sytuacje w życiu i przestają wierzyć, przestają też dać sobie możliwości doświadczenia tego, że jest taki anioł, że może być, że może coś pomóc. Tutaj jest ostro energetycznie bardzo. Bardzo, to jest bardzo silny urok. No, bardzo. Mocne tutaj, mocne energie, mocne tu są energie. Bardzo niekorzystne, bardzo negatywne. Zaczynamy sprawdzić. Sprawdzimy. Pierwsza i trzecia czakra do ewidentnego zwrócenia uwagi, ale to jest tak silne. Ale na pierwszej czakrze jest w bloku. Na pierwszej czakrze jest w bloku. 93. Ile jest światła? 8. Ile jest w bloku? Czyli te sytuacje, które gdzieś tak przybiły. Energetycznie, ile jest zamroczenia czakry Krystyna 8455, ile jest mroku na poziomie trzeciej czakry Krystyny? 96. Ile jest światła? 7. Czy to energia demoniczna? Nie ma klątwy. Nie ma. Urok. 78% działający jest urok. Czy są wampiry energetyczne? Czy jest złe oko? Czy jest pech? Czy są złe życzenia? To urok, to wystarczy jeden, który nabruździł energetykę. Krystyna, wyobraź sobie, że wszystko, co negatywne u ciebie przez stopy schodzi do ziemi. Oddaj matce ziemi to, co tą całą energię uroku, to wszystko przez stopy niech zejdzie. Zaczynamy proces oczyszczenia. Widzicie, już nie zaczyna boleć ręka, no, ale tak jest, jak coś jest złego przy kimś, jak jest jakieś zło, jest jakieś coś takiego, to często próbuje te zło mnie, że tak powiem, zatrzymać przed oczyszczeniem kogoś czy pomocy kogoś, ale to nie ma opcji, żeby cokolwiek mnie zatrzymało, bo Krystynie 8, 4, 55. Tu i teraz oczyszczam Krystynę, urodzoną 8.04.1955, z całej negatywnej energii, niskich wibracji. Czarnej magii, podłączeń istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bądź bytów, które próbują się pod nią podłączyć. Przez to Krystyna nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, harmonii, pokoju, zdrowia oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Krystynę, rodzą 8.04.1955. Oczyszczam ją z wszelkich energii demonicznych, klątw, ściągam z niej energię uroków. Odcinam ją od wampirusma energetycznego, skąd ściągam z niej skutki działania złego oka, pecha i złożyczeń. Tu i teraz oczyszczam Krystynę urodzoną 8.04.1955, uwalniam jej duszę wszelkich spętań i związań, spowodowanych poprzez kontrakty i umowy, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe, a dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Krystynę urodzoną 8.04.1955, uwalniam jej duszę z wszelkich spętań i związań spodem poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe, dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz
Oczyszczam Krystynę Rozum, 804 1955, uwalniam jej duszę wszelkich spętań, związać podoba przez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe i na stałe, a dusza jest złamana spod tych więzów i piłów. Tu i teraz sam rok na poziomie pierwszej czakry u Krystyny. 804 1955 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie trzeciej czakry u Krystyny. 804 1955 odprowadzam do wnętrza ziemi. Wzywam moce wszystkich żywiołów, by mi w tym pomogły. Pomogły mi w oczyszczeniu Krystyny. 804 1955. Woda, ogień, ziemia, powietrze i duch, niech wszystkie żywioły mi pomogą w oczyszczeniu Krystyny. 804 1955. Dobra, teraz Krystyna, wyobraź sobie, że z serca kosmosu w twoim kierunku płynie jasny strumień światła, wnika przeszczupy głowy, wypełniasz się obficie przepięknie jasnym światłem i zaczyna się wszystko uspokajać i normować. No i teraz wypełniam Krystynę, urodzoną już 804-1955, miłością i mocą, odwagą i siłą. Bezpieczeństwem oraz spokojem, również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym. U Krystyny urodzonej 804-1955, jak również tu i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr u Krystyny urodzonej 804-1955, tak by energia mogła swobodnie przez nią przepływać i by Krystyna otrzymała wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz doenergetyzowuję wpełnienia światłem do maksimum pierwszą czakrę u Krystyny 804-1955. Tu i teraz doenergetyzowuję wpełnienia światłem do maksimum trzecią czakrę u Krystyny 804-1955. Okay, zaraz sprawdzimy, bo mocne rzeczy były, a i się skończyły. Teraz zobaczymy, co tutaj, jak nam poszło. Czy na pierwszej czakrze jest jeszcze jakiś mrok, czy coś jeszcze trzeba zrobić w tym oczyszczeniu. Krystyna, 8455. Nie ma. Ile jest światła? 78% idzie do góry, było 8. 78% światła. Czy na trzeciej czakrze jest jakiś mrok u Krystyny 804-1955? Nie ma. Ile jest światła? 92% idzie do góry, było 7. Zobaczmy, czy jest urok na poziomie aż 78%. Amen dokonało się, zamknięty, zrobione z błogosławieństwem dla tej osoby, dla jej najbliższych. Teraz mam
Kolejnego SMS-a. Mam Jarosław. Dobrze, teraz SMS-a. Już zobaczymy. SMS też pomoc. Jarosław urodzony 26.03.1974. Prośba o diagnozę i oczyszczenie. Już zobaczymy. Jarosław. Kochani widzowie, zapraszam Was na krótką przerwę. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EzoTV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia: miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EzoTV. Medium Katarzyna. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EzoTV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EzoTV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EzoTV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EzoTV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EzoTV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EzoTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EzoTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia.
Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZOTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZOTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. I witam Was serdecznie, kochani widzowie, po króciutkiej przerwie. Teraz będziemy sprawdzali Jarosława, bo jest prośba o diagnozę i oczyszczenie. Jarosław, urodzony 26.03.1974. Dobrze, już zobaczymy, co jest u Jarosława, a Wy, moi drodzy, jeśli chcecie, bo jeszcze jest czas na to, by poprosić o diagnozę i oczyszczenie, jeszcze jest pora. Bo jeśli SMS będzie wysłany, ja go przeczytam, a nie zdążę go czasowo zrobić na programie, to wtedy ja biorę tą pracę do domu i w domu oczyszczam. Więc proszę się nie martwić, moi drodzy. Jeżeli chcecie diagnozę i oczyszczenie, zapraszam Was bardzo serdecznie. Pomóżcie sobie, pomóżcie swoim bliskim, bo warto. Dobrze, zobaczymy. Jarosław, 26.03.1974. Co jest z energią Jarosława? Zobaczymy. Dobrze. Już zobaczymy, co tutaj jest u Jarosława. Co jest u Jarosława? Jarosław może czuć brak energii, bo widzę podłączenia, podpięcia. Jest też tutaj klątwa jakaś przez kobietę rzucona w przeszłości. Dobra, klątwa bądź też przekleństwo, tak zwane pospolite. Pierwsza czakra, druga oraz ósma. I sprawdzamy. Ile na pierwszej czakrze jest mroku Jarosława? Sześćdziesiąt osiem procent. Ile jest światła? 19%. Teraz na drugiej czakrze, ile jest mroku?
57. Ile jest światła? Piętnaście. Na ósmej czakrze ile jest mroku? 83. Ile jest światła? 7% światła. Czy są energie demoniczne? Nie ma klątwa. Klątwa na poziomie 60% aktywna. Czy jest urok? Nie ma. Wampiry energetyczne. Wampir jest na poziomie 73%. Czy jest złe oko? Nie ma. Czy jest pech? Nie ma. Czy są złe życzenia? Nie ma. Uff. To jest wampiryzm oraz klątwa. To zaczynamy. Jarosław, wyobraź sobie, że wszystko co negatywne przez stopy schodzi do ziemi. Tu i teraz. Oczyszczam Jarosława, urodzonego 26 marca 1974, z całej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłączeń istot bądź bytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot, bytów bądź postaci, które próbują się pod Jarosława podłączyć, przez co Jarosław nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, harmonii, pokoju, spokoju oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Jarosława, urodzonego 26.03.1974 i oczyszczam go z wszelkich energii demonicznych, ściągam z niego na trwałe i na stałe, łamię zaklęcia, klątw, zdejmuję z niego energię klątw, uroków, odcinam go na trwały, na stałe od wampiryzmu energetycznego, od zamarchania Michaela, by tu i teraz pomógł mi i swoim świętym ognistym mieczem przeciął wszystkie więzy energetyczne łączące Jarosława z wampirami energetycznymi. Tu i teraz te wszystkie więzy, powiązania, sznury zostały przecięte przez archanioła Michała, a Jarosław do trwały na stałe został uwolniony od wszelkiego rodzaju negatywnego wpływu oraz od wampiryzmu energetycznego. Tu i teraz oczyszczam Jarosława 24.3.1974 z wszelkich negatywnej energii ze skutków działania złego kapecha i złożyczeń. Tu i teraz oczyszczam Jarosława urodzonego 26.03.1974. Uwalniam jego duszę z wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez kontrakty i umowy, które to więziły, pęta uwiązały jego duszę. Tu i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe. A dusza jest związana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Jarosława urodzonego 26.03.1974. Uwalniam jego duszę z wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe, a dusza jest związana spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Jarosława urodzonego 26.03.1974. Uwalniam jego duszę z wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez pieczęcie, które to więziły, pętały, wiązały jego duszę. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe i na stałe. Dusza jest złożona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz cały mrok na poziomie pierwszej czakry u Jarosława 26.03.1974 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie drugiej czakry u Jarosława 26.03.1974 odprowadzam do wnętrza ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie ósmej czakry Jarosława 26.03.1974 odprowadzam do wnętrza ziemi. Dzieje się. Tu się dużo dzieje. Dużo odchodzi, dużo schodzi.
Nie jest to łatwe, ale trzeba to zrobić. Teraz Jarosław, wyobraź sobie, że z serca kosmosu w twoim kierunku płynie jasny strumień światła, wnika przez szczupłe głowy, wypełnia ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe, wszystkie powłoki cielesne, wypełniasz się obficie przepięknym, jasnym światłem. Tu i teraz wypełniam Jarosława Orzonga 26.03.1974 miłością i mocą, miłością i mocą, miłością i mocą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, odwagą i siłą, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem, szczęściem, powodzeniem. Jak również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym. U Jarosława 26.03.1974 również czuję i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr. Jarosława 26.03.1974. Tak, by energia mogła swobodnie przez niego przepływać, by Jarosław otrzymał wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz doenergetyzowuję, wypełniam światłem do maksimum pierwszą czakrę Jarosława 26.03.1974. Tu i teraz doenergetyzuję, wypełniam światłem do maksimum drugą czakrę Jarosława 26.03.1974. Tu i teraz do energetyce wypełnia się ten maksimum ósmą czakrę Jarosława 26.03.1974. Wytrąciło mnie z rzeczywistości troszeczkę tej tutaj, tu i teraz, ale dopiero już wróciłem. Tu mocne procesy się działy. Po prostu w programie rzeczywistości się po prostu rozniosłem, tak, czyli moja świadomość bardzo daleko poszła, bardzo daleko, bardzo wysoko. Bo to tyle świata trzeba ściągnąć, że tak powiem, naprawdę z takich wysokich rejonów w rzeczywistości, że to się w głowie nie mieści, żebyśmy mogli sobie z tym poradzić. Ale poszło. Dobrze, zobaczymy. Na pierwszej czakrze jest jakiś mrok u Jarosława. Nie ma. Ile jest światła? Dziewięćdziesiąt 2% idzie do góry, było 19. Czy na drugiej czakrze jest jakiś mrok u Jarosława? Nie ma. Ile jest światła? 94% idzie do góry, było 15. Czy na ósmej czakrze jest jakiś mrok u Jarosława? Nie ma. Ile jest światła? 98% idzie do góry, było 7. Czy jest klątwa? Było na poziomie 60%. Nie ma. Czy są wampiry energetyczne? Nie ma. Amen dokonało się zamknięte, zrobione z błogosławieństwem na tej osoby dla jej najbliższych. Uff.
Dobrze. Kolejna osoba. Kolejna osoba wysłała następującego SMS-a. Ten jest słynnego mistrza Zefira na wizji Ewa, 19 czerwiec 61, prosi o diagnozę i oczyszczenie. Okej. Okay. Kochani, zapraszam, jeszcze zdążycie poprosić o diagnozę i oczyszczenie, więc jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy nic nie macie złego, czy wam coś nie przeszkadza, czy wam coś nie zawadzi energetycznie przed waszym sukcesem, szczęściem, spokojem, bezpieczeństwem, zapraszam, szczególnie na te trudne czasy, które mamy, bo łatwo nie jest, wszyscy dobrze wiedzą, że jest jak jest. I teraz trzeba właśnie przejść przez to, co, jakie wyzwania nam świat wszystkim stawia. I jakoś, można powiedzieć, jakoś przetrwać, tak, to, co teraz się dzieje, podnieść się do góry, tak, no bo wiadomo, to może bardzo jest napięta sytuacja na świecie, a że ludzie tego nie widzą, no to żyją w jakiejś, nie wiem, mańce, bo jest bardzo nieciekawy, zresztą wszyscy to widzimy, jeżeli się interesujemy, więc moi drodzy, dobrze, zobaczymy, co jest u Ewy. Trzeba jakoś energetycznie się przygotować na te czasy, które są, które idą. Jakaś klątwa rodowa, obciążenie rodowe, jakby tyka co jakiś czas, to jakby coś takiego się pokazuje. Druga czakra słaba, czwarta, piąta, szósta, siódma. Jakieś to obciążenie rodowe nam wyszło. Obciążenie karmiczne. W tym obciążeniu jest, można powiedzieć, taka energia klątwy, czyli gdzieś coś nie do końca się dzieje tak, jak powinno w życiu, że przeszkody, utrudnienia. I czemu te utrudnienia są? I się zastanawia Ewa. A te utrudnienia są, bo tutaj jest przyczyna w rodzie. Klątwa rodowa ściągamy. Przede wszystkim sprawdzamy, ile jest mroku na jakich czakrach, a potem będziemy to ściągać, bo tutaj no to jest nieciekawie, nie za wesoło. Ja bym powiedział, bardzo ciężko energetycznie. Ewa, 19 czerwiec 61. Czy na drugiej czakrze ile jest mroku? 85. Ile światła? Jedenaście. Na czwartej czakrze. Ile jest mroku? 68. Ile światła? 17. Na piątej czakrze ile jest mroku? 72. Ile jest światła? 13. Na szóstej czakrze ile jest mroku?
92. Ile światła? 9. Na siódmej czakrze, ile jest mroku? 69. Ile światła? 13. 13%. Czy to energia demoniczna Ewa? 19.06.1961. Czy są energie demoniczne przewie? Nie ma, klątwa. 58% aktywna klątwa. 58%. Czy jest tu rok? Nie ma. Wampir energetyczny nie ma. Złe oko nie ma. Pech nie ma. Zło życzenia. 58%. Była klątwa, a teraz sprawdzamy złożyczenia, bo złożyczenia są na poziomie rodowym. To jest dziewięciopokoleniówka. Dziewięć pokoleń w 40. Jakby ciągnął się pewne sytuacje, pewne cykle energetyczne, negatywne, ciągnął się pokolenie w pokolenie u was. I tutaj jest z tej dynamiki rodziny, z pola rodziny widzę, że tutaj te złożyczenia też są, bo właśnie tak jak tutaj 58% aktywna klątwa. Zobaczymy, ile złożyczenia te pokoleniowo. 62. No. Zaczynamy proces oczyszczania Ewy. Ok. Ewa, wyobraź sobie, że wszystko co negatywne przez stopy schodzi do ziemi. Tu i teraz oczyszczam Ewę, urodzoną 19 czerwiec 1961, stałej negatywnej energii, niskich wibracji, czarnej magii, podłącza istot bodźbytów niskowibracyjnych, demonów, sukubów, inkubów, jak również wszystkich innych istot bodźbytów, które próbują się pod Ewę podłączyć. Przez Ewę nie może doświadczyć radości, szczęścia, miłości, spokoju, harmonii, zdrowia oraz obfitości. Tu i teraz oczyszczam Ewę, urodzoną 19 czerwiec 1961. Czyszczymy wszelkich energii demonicznych, zdejmuje z niej na trwałe i na stałe energię klątw, uroków, odcinam ją od wampiryzmu energetycznego, zniesie z niej skutki działania złego oka, ściągam z niej pecha i ściągam z niej energię złorzeczeń. Tu i teraz oczyszczamy wrodzą 19 czerwca 1931 i uwalniam jej duszę wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez kontrakty i umowy, które to więziły, pętały, uwiązały jej duszę. Tu i teraz te kontrakty i umowy są anulowane na trwałe i na stałe. Dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Ewę, urodzoną 19 czerwca 1961. I uwalniam jej duszę wszelkich spętań i związań spowodowanych poprzez śluby, które to więziły, pętały, wiązały jej duszę. Tu i teraz te śluby są odwoływane na trwałe i na stałe. Dusza jest wyzwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz oczyszczam Ewę, urodzoną 19 czerwca 1961. I uwalniam jej duszę wszelkich spętań związanych poprzez pieczęcie, czy to pieczęcie demoniczne, czy to innego rodzaju, które to więziły, pętały, wiązały je dusze. Tu i teraz te pieczęcie są złamane na trwałe i na stałe, a dusza jest zezwolona spod tych więzów i wpływów. Tu i teraz ściągam wszelkiego rodzaju obciążenia rodowe z Ewy urodzonej 19 czerwca 1961, które są dla niej niekorzystne, które powodują smutek, ból, cierpienie jej duszy i w jej życiu. Wszelkiego rodzaju zaburzenia energetyczne, które powodują nieszczęścia na poziomie rodowym, ściągam z Ewy na trwałe i na stałe i odprowadzam do wnętrza Ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie drugiej czakry u Ewy, 19 czerwca 1961, odprowadzam do wnętrza Ziemi. Tu i teraz sam rok na poziomie czwartej czakry Ewy, 19 czerwiec 1961, odprowadzam do wnętrza Ziemi.
Tu i teraz ten rok na poziomie piątej czakry Łewy, 19 czerwiec 1961 odprowadzam do wnętrza Ziemi. Tu i teraz ten rok na poziomie szóstej czakry Łewy, 19 czerwiec 1961 odprowadzam do wnętrza Ziemi. Tu i teraz cały mrok na poziomie siódmej czakry Łewy, 19 czerwiec 1961 odprowadzam do wnętrza Ziemi. Dobra. Teraz Ewa, wyobraź sobie, że serce kosmosu w twoim kierunku płynie jasny strumień światła. Wnika przez szczubek głowy i wypełnia ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne oraz duchowe i wszystkie powłoki cielesne. Tu i teraz wypełniam Ewę urodzoną 19 czerwiec 1931 miłością i mocą, odwagą i siłą. Szczęściem i powodzeniem. Światłem i życiem. Radością i obfitością. Również tu i teraz przywracam równomierny przepływ energii w ciele fizycznym, emocjonalnym, mentalnym oraz duchowym. Łewy urodzone 19 czerwiec 1961, jak również tu i teraz doprowadzam do idealnej harmonii cały system czakr Łewy urodzone 19 czerwiec 1961, tak by energia mogła swobodnie przez nią przepływać. Bibi Ewa już teraz otrzyma wszelkie błogosławieństwa z tego faktu wynikające. Tu i teraz do energii wypełnia światłem do maksimum drugą czakrę Łewy 19 czerwiec 1961. Tu i teraz do energetyce wypełniam światłem do maksimum czwartą czakrę Łewy 19 czerwiec 1961. Tu i teraz do energetyce wypełniam światłem do maksimum piątą czakrę Łewy 19 czerwiec 1961. Tu i teraz do energetyce wypełniam światłem do maksimum szóstą czakrę Łewy 19 czerwiec 1961. Tu i teraz do energetyce wypełniam światłem do maksimum siódmą czakrę Łewy 19 czerwiec 1961. Tu i teraz do energetyce wypełniam światłem do maksimum siódmą czakrę, szóstą, piątą, czwartą oraz drugą Łewy 19 czerwiec 1961, jak również tu i teraz do energetyce wypełniam światłem do maksimum te czakry, które tego wymagają, Łewy 19 czerwiec 1961, tak by światło mogło zwyciężyć nad wszelkim mrokiem w jej życiu. Niech to światło rozświetli jej drogę życiową i pomoże przezwyciężyć wszelkiego rodzaju trudności, z którym się zmagała, bo będzie zmagała i doprowadzi ją do spełnienia, szczęścia oraz powodzenia.
No tutaj było, ale już nie mam, ale się, tak powiem, poprzekształcało. Zaraz sprawdzimy. I zobaczymy, czy na drugiej czakrze jest Ewy jakiś mrok? Nie ma. Ile ma światła Ewa? 83% idzie do góry, było 11%. Czy na czwartej czakrze ma jakiś mrok? Nie ma. Ile ma światła? 82% idzie do góry, było 17%. Czy na piątej czakrze, 19 czerwca 1961 jest jakiś mrok? Nie ma. Ile ma światła? 87% idzie do góry, było 13%. Czy na szóstej czakrze jest jakiś mrok? Nie ma. Ile jest światła? 93% idzie do góry, było 9. Czy na siódmej czakrze jest jakiś mrok? Ewa, 19 czerwiec 1961. Nie ma. Ile jest światła? 90% idzie do góry, było 13%. Dobra. Czy jest krąta? Bo na poziomie 58%. Nie ma krątwy. Czy są złożyczenia? Były na poziomie 62%. Nie ma złożyczeń. Ok. Amen dokonało się zamknięte, zrobione z błogosławieństwem dla tej osoby, dla jej najbliższych. A moi drodzy, czasem właśnie są takie trudne rzeczy. One się z czasem ujawniają. Bo to z oczyszczaniem to jest tak jak z myciem się, moi drodzy. Myjemy, żeby, że tak powiem, oczyścić skórę z wszelkich czynników zewnętrznych, które nam szkodzą, które nam zabrudzają tą skórę, tak? Tak. My samo chłoniemy jak gąbka, uaktywniają się jakieś procesy w naszym biopolu. Nie wiemy czemu, nie wiemy jak. Dlatego jest warto sprawdzać sobie i co jakiś czas wracać tutaj do procesów oczyszczających, więc bardzo ładnie dzisiaj też energia wasza pracuje, ponieważ wy chcecie pracować nad tą energią, bo to też właśnie o to chodzi, że wy chcecie pracować i energia dla was pracuje. Dlatego kto jeszcze chce sobie sprawdzić energetykę, kto jeszcze chce się oczyścić, zapraszam. Jeszcze jest czas, jeszcze jest pora, więc moi drodzy, zawsze jak ja się pojawiam, to bardzo dużo jest tych oczyszczeń. Też z tego względu, że dobrze wszyscy wiemy, jaki jest świat i co teraz będzie. No, moi drodzy, no łatwo nie będzie, tak? Tylko czekamy, co tam się powydarza. I obserwujemy, tak, a ważne jest, żebyśmy my w tym wszystkim nie stracili głowy, nie stracili swojej energii, nie stracili swojego takiego wnętrza energetycznego, które każdy z nas ma. Dlatego, moi drodzy, warto jest też przyjrzeć się temu, co się dzieje, spojrzeć, dlaczego tak jest, tak, spojrzeć się, czemu sprawiedliwo w ten sposób, a nie w inny w moim życiu, co jest tego powodem i przyczyną. Czy ja, czy moje zachowania, czy moje nawyki, które mam, że tak powiem, odziedziczone gdzieś z przeszłości, które powodują, że idę w tym kierunku i tak u mnie w życiu wygląda, a nie inaczej. Czy też może wpływy zewnętrzne. Warto jest się temu przyjrzeć, bo
Jeżeli nie zaczniemy się przyglądać temu, no to dobrze nie będzie, tak? To będą konflikty, to cały czas coś się będzie działo. Jeżeli na poziomie swojego wnętrza nie sprawdzimy, co to jest, dlaczego tak jest, nie sprawdzimy swojej energetyki, no to moi drodzy, no to jak ma być dobrze? Tak zawsze trzeba sprawdzać swoją energię, tak samo jak zawsze trzeba dbać o swoje biopole, tak? Czyli o swoje własne wibracje, o swój system wibracyjny, bo każdy składa się z jakich wibracji, każdy składa się z własnego, że tak powiem, osobistego biopola. I teraz kwestia, czy twoje biopole jest na tyle, że tak powiem, energetycznie dowibrowane, żeby, że tak powiem, żeby ściągać na przykład rozwiązania na wydarzenia, które się dzieją, czy też nie, czy jest nastawione na problemy, czy jest nastawione na dramaty, czy jest nastawione na ciągły cykl cierpienia, który jest nieprzerwalny w twoim rodzie, w twojej rodzinie. Bo właśnie to wszystko się pokazuje, Tutaj, jak mówię, diagnoza i oczyszczenie, tak, to wtedy wszystko się pokazuje, czy są dramaty rodzinne, czy są obciążenia dramatyzmem rodzinnym, bo takie rzeczy są. Często odczuwamy emocje też naszych przodków, naszych dziadków, pradziadków, którzy przeżyli pierwszą bądź też drugą wojnę światową. Ten strach jest w nas, czujemy lęk, nie wiemy czemu. Idziemy na przykład, nie wiem, boimy się i to nie jest lęk twój, to często jest też lęk twoich przodków, który jest gdzieś w twojej pamięci genetycznej i który ty odczuwasz, bo jesteś połączony ze swoimi przodkami, czy tego chcesz, czy nie. I ważne jest, żeby właśnie sprawdzać sobie co jakiś czas, co jest na tej energii i siebie oczyszczać. Bo jeżeli my nie będziemy dbali o swoją energetykę, no to nikt o to nie zadba. To nikt za nas nie zadba, nikt za ciebie nie zrobi, że tak powiem, twojego dbania o twoją energię. Tak jak to właśnie dlatego trzeba dbać, dlatego trzeba sprawdzać co jakiś czas, co się dzieje w tym życiu, dlaczego tak jest, albo też sprawdzić układ kart, dlaczego karty w ten sposób się układają, a nie w inny. Dlatego, moi drodzy, tak to właśnie jest, że ważne jest, żeby się nie gubić też w tych wszystkich różnych procesach, tak? Nie gubić się w tych wszystkich, nie wiem, metodach rozwoju, bo też wiele osób na przykład interesuje się różnymi naukami ezoterycznymi, a nie wie, dlaczego właśnie tak jest. Nie wie, w którym kierunku iść. Ważne jest, żeby się nie gubić, żeby iść w tym kierunku, w tym, czy czujesz się zgodny. O tak, tak to powiem. Mam prośbę o diagnozę i oczyszczenie. Prosi Dariusz, 2505-1937. Już tylko zamknę kartę, bo dziwię się, bo te karty były otwarte. Ktoś mi je otworzył i zastanawiam, czy jest tutaj możliwość zamknięcia tych kart, czy też nie. Już robię Dariusza, już tylko. O, bardzo ciekawe. Przyjrzę się temu. A dobrze, Dariusz, diagnoza i oczyszczenie, już zobaczymy, Dariusz. Dariusz jest urodzony 2505-1937, Dariusz. 2505-1967. Już zobaczymy, co jest u Dariusza na energii. Dobrze. O. Wiedziałam. Widzicie co, jestem tak mocno powiązany z moimi kartami, że nawet wiem, gdzie mi się jakaś, jak karta jakaś gdzieś mi się zawieszy, to wiem, gdzie ona jest. O. No, udało mi się zamknąć te karty, więc okej. Dariusz, 2505-1937. Już zobaczymy, co jest na energii Dariusza.
Kurczę, już zobaczymy. Osobiona energia na poziomie czakry trzeciej, na poziomie czakry czwartej, na poziomie czakry szóstej i na poziomie czakry ósmej. Raz, dwa. Niech Dariusz się przyjrzy na metabolizm i na krążenie, na serce. Tak karty wskazują. Żeby tutaj przyjrzeć się temu, zwrócić uwagę, dać temu uwagę, tak, metabolizm i krążenie, wątroba, trzustka, serce, układ krwionośny, na to należy zwrócić uwagę. Zobaczymy, co tutaj energetycznie się dzieje, ile jest mroku na poziomie drugiej czakry. Dariusz 2505-1967. Jeśli nie zdążę czyścić, proszę się nie martwić, w domu to zrobię. Ale diagnozę zrobimy, ile jest mroku na poziomie trzeciej czakry. Dariusz 2505-1967. 71%. Ile jest tam światła? Już zobaczymy. Dariusz 2505-1967. Ile jest światła? Światła jest 12%. Na czwartej czakrze zobaczymy, ile jest mroku Dariusza. ...63%. Zobaczymy, ile jest światła. Światło jest 18%. Na szóstej czakrze. Ile jest mroku? Już zobaczymy. 58% na szóstej czakrze. 58%. Zobaczymy, ile jest światła. Tak, już 2505-1967. Światła jest 20%. Na ósmej czakrze, ile jest mroku? 72% mroku jest na ósmej czakrze. Zobaczymy, ile jest światła. 15%. Światła. Teraz sprawdzimy, czy są jakieś energie demoniczne. Dariusz 2505-1967. Nie ma. Czy są? Jest klątwa. Nie ma. Urok. Brak. Wampir energetyczny. Nie. Zło oko. Nie. Pech. Dziś ta energia pecha może prześladować na poziomie nawet 76%. To jest troszeczkę sporo. Czy są złożyczenia? Nie ma. Dobrze. Chyba tutaj nie zdążę, bo widzę, że tutaj czas nas goni, więc tak, panie Dariuszu, jak najbardziej dzisiaj wieczorem po programie wrócę do domu, zrobię panu oczyszczenie. Proszę się nie martwić, moi drodzy. I tak to właśnie jest, że program leci jak szalony. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, dobrej, szczęśliwej nocy. Życzę wam spokoju, życzę wam radości. Dziękuję wam za dzisiejszą uwagę. Dziękuję również wam za wszystkie SMS-y, za wszystkie połączenia, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Niech w waszym życiu się spełni to, co dobre, a to, co złe, niech się odwróci na korzyść każdemu z was, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego dobrego, dobrej, szczęśliwej nocy, kolorowych snów. Papa, wasz Zefir.